Cześć! Jesteśmy w Krynicy Górskiej, albo zwanej inaczej Krynicą-Zdrój, jak to woli. I na początek, na pierwszy dzień idziemy na Górę Parkową. No, także zapraszam do oglądania. Takie mamy widoki na głównej ulicy. I my mamy iść aż tam prosto. Nie wiem, nigdy nie byłem, ale wydaje mi się, że dojdziemy właśnie to, co widać. Idę główną drogą i po prawej widzę właśnie taki dzbanek z kwiatów. Bardzo to ładnie wygląda, szczególnie o tej porze roku. Na alejce bardzo intensywnie czuć zapach lipy. No i co róż, właśnie jest takie drzewo lipowe. I po lewej zaraz znowu coś będzie, pomnik. Tylko nie pamiętam, czy to Jan Kiepura, czy nasz kompozytor. A nie, Jan Kiepura. Zawsze w każdym kurorcie po drodze jest mnóstwo straganów. Tu już było trochę. Tam już też minąłem kilka dobrych budek. Po drugiej stronie to jest tego napęczki. I we wszystkich sprzedają to samo. A tu po lewej zbliżam się już do kościoła. Czy właśnie mijam wcześniej wspomniany kościół. Ale na zwiedzanie Krynicy jeszcze będzie osobny filmik, bo tu jest dużo rzeczy do pokazania. Po prawej mijam park imienia Mieczysława Dukieta. Tam jest i na to będzie osobny filmik. Trochę kiedyś indziej. Doszliśmy do informatora o kolei winowej na teren właśnie Góry Parkowej. Właśnie tam będę zmierzał. Mijam jedną z wielu fontanów w Krynicy. A tu chyba jest symbol tego, że tu mamy zaraz pijalnię wód mineralnych. O właśnie, tu jest pijalnia. No i do niej zmierzam. Mamy upalny dzień, aczkolwiek nie są tak gorący, jak mówili w telewizji. Da się wytrzymać w takim ubiorze, jak widać. Pijalnia Jan Józef, gdzie wodę trzeba sobie zakupić. Także ja generalnie mówię pas. W pijalni dwie wody były, Jan i Józef, tak jak widzimy na załączonych obrazkach. I co? Widzimy skład wody, na co działa też jest gdzieś tam opisane. Ja się nie doczytałem do tego. No a teraz idziemy na wcześniej wspomnianą Górę Parkową. Po prawej stronie strumyczek spływa. O, i ten szlak kieruje nas. O tam. Mamy tabliczkę, że właśnie, tak jak, że was nie okłamuje, że wchodzimy do parku zdrojowego i regulamin czego nie można robić. Idziemy. Generalnie sam kurort jest bardzo ładny. Polecam wszystkim, żeby odwiedzić, jak będziecie mieli okazję. Jest takie miejsce do odpoczynku, no ale to wszystko zobaczycie już niebawem, bo mam zamiar poprowadzić was, pokazać jak to wygląda, co tutaj można zobaczyć. Także zapraszam do śledzenia mojego kanału, no i do zobaczenia na Górze Parkowej.